Sponsorem relacji jest ośrodek narciarski Kotelnica Białczańska. Cieszymy się, że możemy podpisać umowę z czwartym gimnazjum w Nowym Targu Małopolskiego Centrum Edukacji, gdyż mamy już podpisaną partnerską umowę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Targu. Kolejnym etapem jest gimnazjum, a następnym etapem myślimy, że będzie liceum. I dziewczyny, które będą grać w rysach, pierwsze będą w gimnazjum, później będą w liceum, a na końcu będą studiować w Wyższej Podhalańskiej. Dogadaliśmy się i doszło do porozumienia z Małopolskim Centrum Edukacji. I dzisiaj wiążącą umowę podpisujemy na zasadzie takiej, że każda dziewczyna, która jest bez przynależności klubowej, trafi do naszych juniorek bądź od razu do pierwszej drużyny. Zależy na jakim będzie etapie wytrenowania i też zależy, czy będzie chcieć rozwijać się w naszym klubie. Dlatego cieszymy się, że dzisiejsza ta umowa będzie podpisana i zaraz zapiszemy. Ja się cieszę przede wszystkim, że na Podhalu powstaje taka mocna struktura, taka mocna organizacyjnie struktura, która jest i naukowo, to my dbamy o tą stronę naukową już od poziomu gimnazjum. Uczelnia, o której tutaj Pan Paweł wspominał, z którą już macie umowę. No i sportowo i przede wszystkim bardzo się cieszę, że dziewczyny mają taką mocną reprezentację. Jesteście w drugiej lidze, jesteście bardzo wysoko. Wy akurat, te dziewczyny, które tutaj siedzą, raczej do gimnazjum nie przyjdziecie, ale bardzo popieram tą ideę tutaj prezesa Podczerwińskiego, żeby to łapać jak najwcześniej. I tak pod względem szkolnym, pod względem wiedzy i pod względem sportowym, żeby jak najszybciej można było to ogarnąć organizacyjnie i rozwijać was, żebyście jak najwyżej grały i jak najlepiej. I bardzo się cieszę, że się spotkaliśmy i że na papierze już powstaje to, co w naszych głowach jest od dawna, tylko było do tej pory oddzielnie, teraz jest wspólnie. Dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze dopowiedzieć, że dokładnie 10 godzin w tygodniu jest treningów, także samo to, że ta zawodniczka, która trafi do gimnazjum, będzie 10 godzin mieć trening, co daje w przeciągu miesiąca 40 godzin, w ciągu 10 miesięcy 400. To jest bardzo duża ilość godzin treningowych. Dlatego wierzymy w to, że te zawodniczki, które będą w gimnazjum, będą się szybko rozwijać i będą pod względem piłkarskim na tyle docenione, że będą u nas w kadrze oraz będą dużym wzmocnieniem jako dziewczyny grające na poziomie, myślę, że drugoligowym. Dziękuję. A Pani kierowniku tutaj. Pan Marcin, menadżer pensjonatu Burkaty, przedłuża z nami umowę na rok. Pensjonat Burkaty Białce Tatrzańskiej będzie głównym sponsorem klubu sportowego Rysy. I podpisaliśmy umowę tak z nas w dniu, która będzie nas wiązać dokładnie na rok. Z naszej strony ja też jestem bardzo zadowolony, że to już jest druga już umowa, którą udało się nam podpisać. Dla nas najważniejsze jest to, żeby pasja, którą jest dla Was piłka, żeby Wam to dawało dużo radości, przyjemności, to co robicie. I cieszymy się z tego, że możemy Wam w tym pomóc, tak? Przez to, że możecie przyjść tutaj do naszego obiektu, spotkać się, zrobić tutaj sesję, jak również czy rozpocząć, czy zakończyć sezon u nas. Oraz czy
przyjść na tak zwaną odnowę biologiczną, którą bardzo lubicie, tak? Także super wyników w rundzie wiosennej Wam życzę i wszystkiego co dobrego, wszystkiego najlepszego, tak? Dziękuję. Dziękujemy. Parę słów wypowie się nasza kapitanka Aleksandra Misiura, także zapraszam serdecznie. Witam wszystkich serdecznie. Jak co roku mamy przyjemność spotkać się na prezentacji drużyny. Może już nie w tym samym gronie, gdyż kilka nowych zawodniczek jest, a kilka odeszło. I chciałabym w imieniu drużyny podziękować naszym sponsorom, działaczom i trenerom za to, że są i że nas wspierają, bo dzięki nim możemy cokolwiek zdziałać i ciężko byłoby funkcjonować bez nich. I mam nadzieję, że wszystkie się już obudziliśmy ze snu zimowego i tak jak staraliśmy się w trzeciej lidze, tak jeszcze bardziej będziemy starać się w drugiej o utrzymanie, a potem może o awans. Dziękuję. W porównaniu z rundą jesienną mamy szeroką kadrę, bo aż 24 zawodniczki z różnych przyczyn dzisiaj niestety nie dojechały nam zawodniczki z Krakowa. Oprócz tego nasze miejscowe też z różnych przyczyn choroby, praca nie stawiły się na prezentację. Nazywam się Daria, pochodzę z Rabki. Drugi rok bronię już w drużynie KS Bukowina Tatrzańska. Dużo mnie te dwa nauczyły, no i myślę, że nauczę jeszcze więcej w przyszłe lata. Dziękuję. Nazywam się Marta Czubernat, jestem z Rogoźnika, gram na obronie. Początkowo trenowałam w Czarnym Dunajcu, a tam trener zaproponował mi treningi w Rysach. No i tak to się zaczęło. Nazywam się Aleksandra Kukuczka, pochodzę z Leśnicy, jestem napastniczką, mam 15 lat. Uważam, że runda jesienna była udana, ale mogło być lepiej. Liczę, że w rundzie jesiennej wiosennej będzie dużo lepiej. Nazywam się Ewelina Olęcka, jestem z Ostrowska i do klubu trafiłam w sposób, że poszłam do gram z chłopakami. A trener chłopaków powiedział, żebym się zapisała tutaj do Rysów i dał kontakt z trenerem. Nazywam się Klaudia Staszczak, mam 18 lat, pochodzę z Siedziny, gram na pomocy. Wcześniej grałam w Wiktorii Gaj, obecnie gram w KS Rysach. Nazywam się Klaudia Maciążka, jestem z Jordanowa, mam 14 lat. Wcześniej grałam w Jordanowie, teraz w Rysach. Nazywam się Klaudia Fuczoń, mam 16 lat, pochodzę z Bukowiny Tatrzańskiej. Nazywam się Justyna Długopolska, mam 14 lat, pochodzę z Mur Zasichla. Wcześniej grałam w klubie sportowym KS Zakopane. O istnieniu klubu dowiedziałam się od mojego byłego trenera. Kazał mi sprawdzić na stronie internetowej właśnie Rysów. Napisałam w jakim wieku grają dziewczyny. Odezwał się trener do mnie, kazał podać kontakt. Dzwoniłam się. Nazywam się Anna Jawarska, pochodzę z Grywaldu. W Rysach już zaczęłam grać właśnie od samego początku, jednak z braku czasu na treningi po prostu zrezygnowałam. No a teraz chciałabym rozpocząć to wszystko na nowo i dawać siebie jak najwięcej. Nazywam się Paulina Turco, jestem z Białki Tatrzańskiej, w Rysach jestem od początku i będę się starać jeszcze coś powalczyć.
Dzień dobry, mam na imię Natalia Sowińska, mam 16 lat. Mam nadzieję, że wniosę coś nowego do drużyny. Dziękuję. Jestem Adriana Śniaczek, pochodzę z Białki Tatrzańskiej. W Rysach gram od samego początku i myślę, że od tego czasu bardzo się rozwinął. Liczę na nasze dalsze sukcesy. Pochodzę z Ławrzy Niżnych, mam 16 lat, jak już wcześniej trener wspomniał, wróciłam po ciężkiej kontuzji. No i myślę, że będę wnosiła coraz więcej do drużyny. Nie dała pucapu. Miśkę niech ten, z 5 minut niech tam będzie. No myślę chwilę. Ada się skoszyła. Ada może iść. Iść później. Dobra. No to co? To zawsze. No to właśnie, zawsze. Taki nie ma już. No to mam powiedzieć, że co problem jest, to zrobisz tej, bo dzieci praca. Kierownik drużyny Kazimierz Kukulczka, fizjolog. Wakat. Szukam. Śleczek Adriana. Tak. Białka Tatrzańska. Proszę. No. Dziękuję. No i myślę, że będę wnosiła coraz więcej do drużyny. No. Ale czego? Stołka? No nie, nie, nie. Wody. Wody. Wody to zawsze nosi. Wytniesz to, dobra? Wytniesz to, wytniesz. To nie nagrywa tego. Do apucapu to nawet od razu może dawać. Kto się nie podpisał na piłce, prosimy. Tyle no. No i ode mnie tyle. Nie nagrywajmy już. Sponsorem relacji był Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska.